Żyjmy coraz lepiej po raz 633. I dzisiaj będzie właśnie o słowach. O słowach typu wszyscy, zawsze, nigdy, nikt i tym podobnych słów. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, kochani. Witam Was w piątek. Dla wielu osób, nie wiem zupełnie dlaczego, bardzo lubiany dzień. Dla mnie też, ale nie z powodu tego, że to już się zaczyna weekend, tylko z tego powodu, że dzisiaj mówię zawsze o słowach, o powiedzeniach, o cytatach różnego rodzaju. A to jakoś tak bardzo odpowiada mojemu rodzajowi twórczości, mojemu rodzajowi podejścia do myślenia, do mówienia. Lubię wyszukiwać psychologicznych konotacji, jakiejś wiedzy, która przydałaby się w rozwoju osobistym, no właśnie w różnego rodzaju powiedzeniach. Ale chcę też zwracać uwagę na pewnego rodzaju słowa. I teraz, i dzisiaj będzie właśnie o słowach. O słowach typu wszyscy, zawsze, nigdy, nikt i tym podobnych słów. Te słowa takie uogólniające nazywa się czasami kwantyfikatorami wielkimi i naprawdę nie warto jest tego stosować nie tylko dlatego, że zazwyczaj używając takiego słowa no, mówimy nieprawdę, bo najczęściej jest tak, że są przynajmniej jakieś wyjątki. No a jeśli chodzi o uogólnianie zachowania jakiegoś, to z całą pewnością różnice są tutaj naprawdę znaczne i powiedzenie, że wszyscy coś robią, jest bardzo poważnym nadużyciem. Ale z różnych stron chciałam do tego podejść. Dlaczego ludzie jednak tak mówią? Mówią z dwóch powodów, a nawet z trzech, bo jeden sposób to jest po prostu przyzwyczajenie i taka no, niefrasobliwość psychologiczna, takie podejście do słów bez specjalnego zastanawiania się, co jeszcze jest zrozumiałe, ale nawet bez specjalnej jakby wiedzy na ten temat. No i to jest, powiedzmy sobie, zrozumiałe. Drugi powód to jest niestety taki, że no mają wiedzę, że używając tego rodzaju słów można jednak spowodować w podświadomości drugiego człowieka no jakieś takie połączenie, jakiś taki oddźwięk, który no, zarezonuje pozytywnie. I na przykład jeżeli to się używa takich słów jak wszyscy w reklamie, czy nawet czasami w różnego rodzaju powiedzeniach, w wykładach, czy jakichś pogadankach psychologicznych, to niestety do ludzi trafia, no ale niestety również wprowadza ich w błąd. No i wreszcie mówią to wtedy, kiedy nie mają innego odniesienia niż tylko swoje własne odniesienie. I tak to jest już, że jak nam się coś wydaje prawdziwe, że jak my coś robimy, a jak my coś lubimy albo czegoś nie lubimy, jak coś jest dla nas ważne albo nie, to mamy taką skłonność do myślenia, że tak samo mają wszyscy ludzie. I o ile to jest jeszcze zrozumiałe w wypadku dzieci, bo one wiele o tym nie wiedzą, no to już w wypadku dorosłych nie jest to zrozumiałe. Ja przyznaję szczerze, że w moim wypadku też czasami wyleci mi słowo każdy, albo wyleci mi słowo nikt, samo takie niechciane, kiedy nie mam na to żadnych dowodów i kiedy gdzieś tam wiem, że pewno nie każdy. Jednak naprawdę nad tym pracuję i staram się tych słów nie używać, zastępując je słowami większość,
Można też powiedzieć, wydaje mi się, że każdy, to jeszcze jest zrozumiałe, no bo wtedy rozumiemy, że jest to taka analogia do tego, jak sami czujemy pewne rzeczy. Ale zdarza mi się to zrobić czasami wtedy, kiedy wiem z mojego doświadczenia psychologicznego, pracy z ludźmi, nie z mojego doświadczenia, tylko z doświadczenia pracy z ludźmi, że tak jest bardzo często, że tak jest w wielu wypadkach. No mam świadomość, że nie zawsze i mam również świadomość tego, że do mnie przychodzą po pierwsze osoby no, inne, osoby odważniejsze, osoby mające jakby odwagę zacząć zajmować się sobą, dowiadywać się pewnych rzeczy, mają też odwagę być ludźmi szczęśliwymi i osiągać sukces. No ktoś by się tutaj mógł zdziwić, czy potrzebna jest do tego odwaga. Tak, jest potrzebna, ale to przy innej okazji. Zatem wszyscy albo każdy to są słowa, których nie warto stosować i lepiej jest tutaj wprowadzać no, takie powiedzenia w rodzaju większość ludzi, sporo ludzi, duża grupa ludzi i tak dalej. Chyba, że ktoś chce powiedzieć, że wszyscy w jakiejś grupie. No to wtedy oczywiście tak, bo jeżeli to było jakieś badanie, to wtedy można tak powiedzieć. Ja zresztą czasami żartobliwie pytam właśnie w taki sposób, jeśli ktoś mówi wszyscy. Ja mówię, a skąd wiesz, że wszyscy jakieś badania robiłaś na ten temat, czy coś takiego? No to jest taki sobie żart, ale kiedy doda się do tego jeszcze, czy badania robiłaś, no to ktoś sobie bardziej to uświadamia. No faktycznie, skąd ja mogę wiedzieć, że wszyscy, to jest tylko moje wrażenie, albo to jest tylko moje doświadczenie. To nie są specjalnie groźne rzeczy, bo nawet jeżeli nam gdzieś tam w podświadomości to zarezonuje i z tego powodu coś zrobimy, co proponuje reklama, czy co robią, czy co mówią inni ludzie, no to nic się takiego znowu nie stanie. Natomiast gorzej jest, kiedy rozmawiamy z jakimiś osobami, zwłaszcza z dziećmi, ale nie tylko. To jest częsty przypadek, to o czym za chwilę powiem, jest częstym przypadkiem nieporozumień w związkach, bo nikt nie chce takich rzeczy słyszeć i nikt się zresztą dobrze nie czuje, kiedy to słyszy. W związkach również bardzo często posługujemy się właśnie takimi słowami, mówiąc, ty zawsze musisz mnie zdenerwować, na przykład do dziecka, albo ty zawsze musisz popsuć mi humor, mówiąc do partnera, albo mówimy, no, dla przykładu, ty się zawsze spóźniasz, chociaż oczywiście, że też nie zawsze się spóźnia. Czy na przykład możemy powiedzieć, nigdy nie robisz tego, o co cię proszę. Czy nigdy mnie nie przytulasz, czy nigdy nie jesteś w domu na czas. To są słowa nieprawdziwe i one działają bardzo często, nawet podświadomie, demotywująco. Ale mogą też działać na ludzi demotywująco świadomie, no bo jeżeli ktoś stara się, pracuje nad tym, żeby przychodzić na czas, z różnych powodów to nie wychodzi, no ale stara się i słyszy, że ktoś tego kompletnie nie zauważa, tylko widzi, że on zawsze się spóźnia i nigdy nie przychodzi na czas, no to jakby traci też taką motywację do działania. To jest ważne, żeby mówić do ludzi specyficznie o pewnych rzeczach, żeby nie używać tych słów, żeby nie uogólniać. Ale ważne jest również, żeby nie robić tego wtedy, kiedy mówimy o jakichś sprawach. Skoro mówię o tych kwantyfikatorach, nie chcę poświęcać oddzielnej audycji, oddzielnego podcastu na jeszcze jedno takie stwierdzenie, które w zasadzie nie jest niczym innym, jak takim paranaukowym, czyli takim quasi, powiedziałabym raczej, naukowym określeniem po to, żeby wzmocnić to, co mówimy, żeby wzmocnić naszą wartość, żeby tej wypowiedzi, żeby no, czasem też ludzi, no cóż ja na to poradzę, wprowadzić w błąd. I to słowo to jest badania pokazują. To określenie badania pokazują. Co to znaczy badania pokazują? Bardzo często słyszałam takie słowa badania pokazują w wykonaniu różnych osób prowadzących jakieś wypowiedzi na Facebooku, ale też osób takich, które no już powinny trochę lepiej wiedzieć, że sformułowanie badania pokazują jest sformułowaniem bardzo ogólnym.
Owszem, zdarza mi się czasami tego użyć, jeżeli to jest coś, co jest oczywiste i wiadome i o czym dawno się wie. Ale słyszałam zdanie, badania pokazują, że i tu za tym szło coś, co jest naprawdę niesprawdzone jeszcze i nie wiadomo, czy tak jest, czy jest inaczej. Jedne badania pokazują tak, inne badania pokazują inaczej. Jeśli ktoś chce posłużyć się badaniami, to najlepiej dodać, jakie badania, podać przynajmniej nazwisko albo okres jakiś laboratorium, jakieś miejsce, tak, żeby to było wiadomo, że to nie są badania, a jakieś badanie tej seria badań być może, ale badania do jakiejś konkretnej osoby, jakiejś konkretnej grupy. Nie jest to tak, że szereg tych badań pokazuje właśnie taką, a nie inną prawdę. To ważne. To ważne jest przede wszystkim, żeby nie robić takich rzeczy świadomie. Jeśli będziemy natomiast świadomie uważać, żeby nie używać tych słów, to w pewnym momencie osiągniemy ten poziom mówienia raczej wiele osób, wiele zdanych mi osób, z moich doświadczeń wynika i tak dalej, zamiast używania tych właśnie słów. Uwierzcie mi, że tak naprawdę to wszyscy na tym zyskają. Jeśli my sami nie będziemy mówić o innej osobie, używając tych wielkich kwantyfikatorów zawsze, wszędzie i tak dalej, będziemy lepiej myśleć o takiej osobie, co też jest korzyścią. Ona sama będzie się lepiej czuła i jest szansa, że będzie miała większą motywację do zachowań takich, jakich byśmy chcieli tak naprawdę. Natomiast, no cóż, można szukać takich sposobów, żeby przekonywać ludzi o różnych rzeczach, które ich przekonają bez posługiwania się słowami, wytrychami, które właściwie nic nie wnoszą. A zatem bardzo proszę, uważajcie na te małe, ale takie wielkie i znaczące słowa. Dziękuję. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.